Poznajemy literki ze smokiem Edziem. Litera D. Cześć dzieciaki! To ja, smok Edzio. Dziś poznamy literkę D. Poprosimy wróżkę Dobruszkę, żeby nam ją wyczarowała. Hej, wróżko Dobruszko! Wyczaruj nam literkę D. O, widzicie dzieci, to jest duża literka D, a ta obok to mała literka D. Wiecie, że imię naszej wróżki zaczyna się na tę literkę? Wyraz Dobruszka zaczyna się na D. Zaraz Tola przyprowadzi nam tu zwierzę, które zaczyna się na literkę D. O, już idzie. Cóż ona tam ciągnie? Cóż to za zwierzę? To zwierzę to dzik. Wyraz dzik zaczyna się na literkę D. A to jest dinozaur. Wyraz dinozaur też zaczyna się na literkę D. Tolu, bardzo ci dziękujemy za pomoc i teraz zaprosimy Tomka. Tomek pokaże wam warzywo, które też zaczyna się na D. Podpowiem wam, że to warzywo jest bardzo duże i jest bardzo popularne na Halloween. Robi się wtedy z niego takie straszne lampiony. O, już idzie Tomek. Co on tam ciągnie? Cóż to za warzywo? Kto już wie? Tak jest, brawo! To jest dynia. Wyraz dynia zaczyna się na literkę D. Papa Tomku, dzięki za pomoc. A teraz, kochani, będzie zagadka. Narysuję na tablicy coś, co zaczyna się na literkę D, a wy spróbujcie zgadnąć, co to takiego będzie. No i tu jeszcze. Jeszcze tu kreseczka. No i tu jeszcze. Tu. Tu. O. O. I gotowe. Wiecie co to? Oczywiście to jest dom. Wyraz dom zaczyna się na literkę D. Na tym rysunku znajduje się jeszcze coś, co zaczyna się na D. O, na przykład to. Tak jest! Wyraz dach też zaczyna się na literkę D. Na koniec mam dla ciebie małą zagadkę. Przyglądnij się jeszcze raz. Uważnie, mojemu rysunkowi i znajdź jeszcze dwie rzeczy, które zaczynają się na literkę D. Jak znajdziesz, to poproś mamę lub tatę o pomoc i wpiszcie te wyrazy w komentarzu pod filmem. No to dotarliśmy do końca. Teraz już wiesz, jak wygląda literka D. Jeśli nie chcesz przegapić moich nowych filmów, koniecznie zasubskrybuj mój kanał, klikając w ten obrazek. Zapraszam cię też na inne moje bajki i piosenki. Pa, pa!